Już po raz szósty wręczono nagrody imienia kardynała nominata Ignacego Jerza. Uroczysta gala odbyła się w Filharmonii Koszalińskiej. Te osoby, które chcemy nagradzać, mają być osobami, które działają publicznie na rzecz innych osób, które wpasowują się w system uniwersalnych wartości chrześcijańskich, które w jakiś sposób przypominają, wpisują się w dzieło kardynała nominata Ignacego Jerza. W tym roku kapituła konkursu przyznała 3 równorzędne nagrody. Otrzymali je Andrzej Muchorowski, pedagog ze Świdwina, Robert Pietras, ginekolog i seksuolog również ze Świdwina oraz Barbara i Wiktor Osińscy, rodzina zastępcza z Batynia. Pan Robert Pietras jest lekarzem, ginekologiem, seksuologiem, jest również teologiem, a także przede wszystkim może obrońcą życia. Ma 61 lat. Mieszka w Świdwinie, jest ojcem 6 dzieci. Swoją pracę lekarza traktuje nie tylko jako zawód, ale przede wszystkim jako misję, powołanie do niesienia pomocy innym. Jest niestrudzonym obrońcą życia poczętego, doradcą rodzinnym. Prowadzi zajęcia przygotowujące młodzież do życia rodzinnego i wychowawczego. Jego wiedza i zaangażowanie w życie Kościoła, a także doświadczenie własne pozwalają młodym ludziom lepiej przygotować się do zadań rodzicielsko-małżeńskich. Staram się coś z siebie dać innym otoczeniu, jakąś pracą społeczną. Byłem dość często zajęty i teraz też staram się społecznie pracować, ale jeśli to znalazło uznanie, tym bardziej się cieszę z tego. Próbowałem w życiu różnych rzeczy. Próbowałem działać w Solidarności. Od 80 roku byłem radnym w samorządzie powiatowym, miejskim. Teraz też, jak oczywiście mam swoje poglądy polityczne, staram się wspierać ruchy konserwatywne, prawicowe, te, które służą dobrze naszej ojczyźnie. A ostatnio zaangażowałem się w ostatnich latach w działalność w duszpasterstwie, a także w poradnictwie rodzinnym przy parafii, kiedy pomagam młodym małżeństwom, przygotowując ich do ślubu, a także udzielając różnych porad lekarskich, a także psychologicznych w gronie przyjaciół, żon, mężów, a także prawnika, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek i o ile możemy, to służymy rodzinie polskiej. Nie tylko przy parafii, ale też i w prywatnej swojej przychodni Analeku spotyka się z ludźmi młodymi, przygotowującymi się do małżeństwa, aby przekazać im te wartości, które są potrzebne do realizowania zadań małżeńskich i rodzinnych. Kocha małżeństwo i kocha rodzinę, bo sam tworzy wspaniałe małżeństwo, wspaniałą rodzinę, mając 6 dzieci. A więc, co imponuje mnie jako proboszczowi, ma zawsze czas dla młodych ludzi. Niezależnie, że przychodnia jest oblegana przez pacjentów, zawsze ich przyjmie, ma dla nich czas i to czas nieograniczony. Odbierając nagrodę, Robert Pietras wspominał pierwszego ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, który patronuje nagrodzie. Zawsze muszą na niego liczyć, zawsze ten uśmiech miał na twarzy i tego zapamiętam. Dlatego ten dzień jest dla mnie szczególny. Również dlatego, że działając w tym poradnictwie rodzinnym, staram się zawsze wzmacniać rodzinę. Dzisiejszy dzień też jest szczególny, bo akurat wiemy, zakończył się synod biskupów dotyczących rodziny w Rzymie. Byłem świadkiem właśnie zakończenia i przemówienia papieża Franciszka, gdzie odbyła się przecież beatyfikacja wielkiego papieża Pawła VI, autora encykliki Humanae Vitae, gdzie lekarze, uważam, powinni co najmniej raz przeczytać, już nie mówię, że postępować według wskazań tej encykliki Humanae Vitae, ale mieć na względzie zawarte tam wartości. Wszystkim dziękuję, przede wszystkim na kapitule, która pochyliła się nad moją skromną osobą, wnioskodawcy, księdzu Kieliczowi, proboszczowi ze Świdwina,
wszystkim moim przyjaciołom, którzy pomagają mi w poradnictwie, lekarzom, pielęgniarkom i osobom świeckim, prawnikowi. No byłbym niewdzięczny, gdybym nie wspomniał o mojej żonie, prawda, która jest zawsze współtwórcą wszystkich moich sukcesów, a porażki są moje osobiste. Kolejny laureat, Andrzej Muchorowski, jest dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdwinie. W swojej szkole stawia na wychowanie w oparciu o chrześcijańską moralność i edukację patriotyczną. No, jestem zaskoczony, że się tu znalazłem. Tak naprawdę to jeszcze nie ochłonąłem z tego wszystkiego. Jedyne, co się domyślam, że kieruję taką specyficzną szkołą, nie katolicką, nie religijną, natomiast takimi normalnymi ludźmi, którzy się identyfikują z wychowaniem, z takim życiem codziennych Polaków. To chyba zostało zauważone. Młodzież trzeba tylko lubić, ona jest ciężka, naprawdę. Jak dotrze do młodzieży? Normalnością. Takim trzeba być troszkę wesołym, troszkę wymagającym, takim normalnym na co dzień i jest fajnie. Przynosi efekty? Chyba tak. Jeżeli w szkole jest prawie 1000 osób z 7 powiatów, 280 dzieci w internacie, to znaczy, że chyba gdzieś znaleźliśmy to miejsce, ten wymiar wychowawczy. Tak jest fajnie. To środowisko jest bardzo cenne pod względem patriotycznym, duchowym dla młodzieży. I w osobie pana dyrektora chcieliśmy, aby został wyróżniony on i jego szkoła. Patrząc na księdza biskupa Ignacego Jerza, jakże wiele podobieństw jest między panem dyrektorem a księdzem biskupem. Jeden i drugi ma wiele w sobie ciepła, uśmiechu. Jeden i drugi bardzo kochał i pan dyrektor kocha młodzież. Jeden i drugi pragnie ich szczęścia i wychowania nie tylko do wartości religijnych, ale też i patriotycznych. Trzeba takich, których pokażemy, że to będzie się wszyscy, którzy kiedykolwiek byli ministrantami. I wstało 2/3 klasy, bo taka jest to młodzież z wiosek. Na wiosce jest mało chłopców i każdy w zasadzie był kiedyś ministrantem. Więc zadałem pytanie, dlaczego się wygłupiają i przestali. Gdzieś wychowanie z tym wszystkim, proszę Państwa, najważniejsze. I tak to naprawdę rozumiem, że ona jest dla szkoły, dla tych uczniów, dla nauczycieli. Oni są tego warci, to jest wspaniali ludzie. Za to wyróżnienie w imieniu swoich absolwentów i uczniów chciałem bardzo serdecznie Państwu podziękować. Trzecią statuetkę odebrali Barbara i Włodzimierz Osińscy, wyjątkowa rodzina zastępcza z Rąbina. Państwo Barbara i Jan Osińscy są małżeństwem od 39 lat. Mieszkają w Batyniu, gdzie prowadzą gospodarstwo rolne. Na prośbę sióstr pracujących w domu samotnej matki państwo Osińscy podjęli się trudnej, wyjątkowej misji stworzenia rodziny zastępczej dla małoletnich matek z dziećmi. Przyjęcie przez panią Barbarę i pana Włodzimierza dzieci w ramach rodziny zastępczej pozwoliło uniknąć odebrania matkom dzieci przez instytucje państwowe. Państwo Osińscy otoczyli przyjęte dzieci nie tylko opieką prawną, ale przede wszystkim ciepłem rodzinnym, miłością, pokojem oraz poczuciem bezpieczeństwa. Z wielką radością opowiem Państwu o tej pięknej rodzinie, bardzo zwyczajnej, ale jednocześnie bardzo niezwykłej. Tworzą ją Barbara i Włodzimierz Osińscy, są małżeństwem od 40 lat.
Mają dwoje dorosłych już dzieci, czworo wnuków. Pan Włodzimierz pracuje na gospodarstwie, pani Barbara jest opiekunką świetlicy. Mieszkają w wiosce Batyń w gminie Rąbino. I na tym zwyczajność się kończy. To, co niezwykłe, zaczęło się 10 lat temu. Starsze dzieci chodzą do szkoły podstawowej, dobrze się uczą. Najmłodsze z dzieci ma 4,5 roku. To jest rodzina tętniąca życiem. Wiele w niej radości, ale też jest i codzienny trud, praca, zmartwienia, jak wszędzie. Dziękujemy Panu Bogu, że na naszej drodze życia postawił ludzi, rodziców i ludzi, którzy nam pomagają. Rodziców, którzy nie słowem, ale czynem pokazywali, jak pomagać drugiemu człowiekowi i pokazywali, co to jest miłość bliźniego. Dziękujemy siostrom ze wspólnoty Dzieci Łaski Bożej, że 10 lat temu wkręcili nas w te pomaganie. Ciągle nam pomagają i bombardują niebo modlitwami w naszej intencji. Dziękujemy naszym braciom, siostrom, mieszkańcom Batynia z księdzem proboszczem, że zawsze przyjmują nasze dzieci w czasie własnych uroczystości, że są dla nich wujkami i ciociami. Moim biologicznym dzieciom dziękuję za to, że przyjęły serdecznie te dzieci do naszej rodziny. Ktoś powie idyla, ale to tak nic bardziej mylnego. Oprócz śmiechu, radości jest krzyk, złość, płacz, zazdrość i ciągle sprawdzanie przez dzieci, czy są akceptowane i kochane. Jako rodzina zastępcza doświadczyliśmy własnej bezradności, bezsilności, zmęczenia, no i posądzenia ukryte egoistyczne pobudki. Doświadczyliśmy też bezinteresownej sympatii, pomocy i przyjaźni. Ta nagroda jest dla nas wielkim zaszczytem. Ta nagroda jest zobowiązaniem na jeszcze lepszą pracę z dziećmi i pracę nad samą sobą. Cieszymy się naszą rodziną i zawsze będziemy pomagać mimo wszystko. Podczas gali biskup Krzysztof Zadarko wręczył stypendia Fundacji imienia kardynała nominata Ignacego Jerza. Otrzymali je zdolni uczniowie i studenci z terenu diecezji. Comiesięczne stypendia fundowane są przez osoby indywidualne oraz firmy i stały się niezastąpioną pomocą dla młodzieży, która dzięki nim może dalej kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych oraz na uczelniach wyższych. Pragnę poinformować, że Fundacja wyłoniła 11 stypendystów, a jednym z kryteriów tegorocznych stypendiów była wielodzietność rodziny. Każdy ze stypendystów będzie otrzymywał miesięcznie po około 300 zł.